Dzisiaj na Podhalańskiej Wyższej odbyły się konfrontacje artystyczne. Wydarzenie odbyło się w ramach zbliżających się uczelnianych juwenaliów. Mamy trzecie już konfrontacje artystyczne. Studenci filologii angielskiej mają taką imprezę cykliczną. Zwykle w maju zapraszamy wszystkich studentów do pokazania się na scenie. Chcemy po prostu, żeby studenci się zobaczyli nawzajem, żeby się podzielili tym, co mają. Zwykle mijają się na korytarzach i wymieniają komunikaty, a tu chcemy, żeby się pokazali na scenie. Gośćmi konfrontacji artystycznej nie byli wyłącznie studenci Podhalańskiej Wyższej. Na tegoroczną edycję zaproszono gości m.in. z Nowotarskiego Liceum Goszczyńskiego. Podkreśliło to przyjaźń, która sukcesywnie rozwija się między placówkami. Mamy z Liceum Goszczyńskiego i oni nagrali swój film Trzech Hamletów, ponieważ wiem, że zrobili tę prezentację, znaczy tę sztukę i że jest dobra i że bardzo wiele czasu poświęcili. No chciałam, żeby mieli okazję pokazać ją właśnie tutaj na scenie naszej widowni. Przyjaźnimy się z licealistami. Anglistyka organizuje konkursy języka angielskiego, Goszczyński i Liceum Świętej Jadwigi, właśnie dzisiaj mamy ich na widowni. Repertuar prezentowany dzisiaj na Podhalańskiej Wyższej był bardzo zróżnicowany. Było teatralnie, muzycznie, filmowo i tanecznie. Zobaczyliśmy już sztukę, do której scenariusz napisały studentki anglistyki, Amanda Poręba i Karolina Węglarz. Z nią źle, bez niej jeszcze gorzej, o kobietach szekspirowskich. Taka krótka, miniaturowa sztuka. I doprosiliśmy do obsady prorektora Trochimiuka, prorektora naszej uczelni, panią Czajkowską, która zajmuje się biurem Erasmusa. I także mamy też wykładowców. Chcieliśmy, żeby to była taka wspólna sprawa, taki joint venture i myślę, że to dobrze wypadło. Liceum Goszczyńskiego prezentuje właśnie to swoje przedstawienie. A potem mamy kapelę śpiewającą folklor ze Spiszu. Mamy też kabaret studentów filologii angielskiej, magisterkę tak zwaną, którzy grają i śpiewają do własnego akompaniamentu i rzeczywiście jest to dobra muzyka. Artystyczne konfrontacje to dla uczestników znakomita okazja do integracji i zaprezentowania talentów. Wspólna zabawa przez sztukę jest dobrą okazją do aktywnego odpoczynku przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną.